Hallo. Hallo. No hej. Ja sobie jeszcze chwilę. A no jak? Trzeba być punktualnym. Cicho telefon. O właśnie. W sumie dobrze, że telefon mi przypomniał się sam o ładowaniu. Niech się ładuje. Tak, jeszcze miliard wyskakiwających okien. Dobra, słuchajcie, bo dzisiaj naszym głównym zadaniem to będzie przedostać się przez tą piekielną jaskinię. Ale wiecie, co ja chcę pierw zrobić? Zrobiły tak. Zobaczymy, ile Dragonair'owi brakuje do. Ile on tutaj ma expa? Niedużo. Dobra. Słuchajcie, wbijemy mu level. Zaraz. I mamy 5 Rare Candy, o ile dobrze pamiętam, więc bez problemu będziemy mogli zmusić go, powiedzmy, do ewolucji. Nie, tu jeszcze nic nie ma item finderem. Dobra, przyspieszmy. Nie wiem, czy zdobędę tyle expa. Nie, no chyba za słabi przeciwnicy. Nie, za mało expa dostajemy zdecydowanie. O ile w ogóle coś dostajemy. Dobra, przejdźmy to szybko w miarę. Chociaż nie, tutaj czekajcie, szybciej wbijemy level. Bo tutaj mamy wodę, w której są psajdaki, o ile dobrze pamiętam. Posurfujmy trochę. Ach, po co ja wlazłem? Czas. Dobra. Sajajaj. Dziękuję. 50. level. Gdzie są moje Rare Candy? Ile ich mamy w ogóle? 5 akurat. 51, 52, 53, 54 i 55. O tak. Dobra, przyspieszmy tą ewolucję. Nareszcie. Nareszcie. Wing Attack. Z wielką chęcią bym zmienił atak, bo w sumie mamy atak, który. Ale zaraz, slam. Wing Attack 60, 100, 80, 75. O, lo. I mam dylemat. Bo Wing Attack zawsze trafi, chociaż Slam jest mocniejszy i to dużo. No, niedobrze. A może sobie wstrzymajmy po prostu Wing Attack, co wy na to? Może sobie go darujmy. W sumie Dragonite'a bardziej bym wolał, żeby wszedł w smocze ataki. Mam dylemat. Co zrobić? Może wy mi pomożecie. Za Dragon Rage? No nie powiedziałbym, bo Dragon Rage jest dosyć dobrym smoczym atakiem. Za Slama na pewno tego nie wymienię. Ja wiem, że ma więcej PP punktów ataku, ale
co z tego? No dobra, no już jak piszecie, przejdźmy za Dragon Rage. Trudno. Tylko teraz tak. Ogólnie rzecz biorąc, to Vileplume'a mieliśmy teraz expić polądnie. Ale i tak nie mogę od razu. Znaczy, nie mogę przeboleć tego, że wtedy Petal Dance zgubiliśmy. Tego nie przeboleję. O, jeszcze czegoś nie zebrałem. W tym kamieniu pewnie siedzi coś. Full Restore, świetnie może być. O, tutaj nawet coś. A, tu jest Beris. No tak, widzę już. Sprawdźmy, czy tutaj nic nie ma. Nie. Nie wiem, te lochy gildii to ja bym wolał, szczerze powiedziawszy, zostawić na razie, bo po poprzednich już te poprzednie były cięższe. Więc ja bym nie proponował ich zaczynać. Możemy sobie narobić lipy. O, Onyx. Onyx to absorb leci, dzięki. Szybka piłka. Kurde, mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się pokonać elitarną czwórkę, tylko wiecie co? Problem polega na tym, że jeszcze będziemy mieli jeden problem. Mianowicie taki, że... Tam byliśmy. Mianowicie taki, że... będziemy się w sumie z piątką bić. Jak samopoczucie? Dobrze. Czemu miałoby być złe? Dobra, ten kamyczek musimy przepchnąć. Okej, i teraz tutaj. Geodu to wysysamy standardowo. Teraz... O, fuck, z tym frajerem nie walczyliśmy. Ale, o, wow. Tutaj nie tak łatwo. Katem. Marnuję niepotrzebnie, no ale już dobra. O, fuck, ile mi sieknął. Czekajcie, zmienimy poksa. Dzień dobry, jesteśmy nie do Kinga. Double kickiem. Nie, nie go użyjmy z... Nie, Megahorn był... Nie. A, Megahorn to nie na ten typ. Dobra, pokonany. Zubat absurd. Oła, wiej. Dużo nam to nie dało. Czekajcie, bo z tym jeszcze frajerem nie walczyliśmy, to powalczmy. Yeah. Jeszcze nas skonfuzjował. Weźmy Charizarda. Jak zaliczysz punkt tak na wzgórze, to leć docelano do marketu tam. A. Czy pewnie coś z Magdą? No na razie trajna mamy do końca września. Dobra, weźmy blast tym. Szkoda czasu. Na razie mamy w sumie już nagranego. A nie, jeszcze jeden odcinek mamy z Magdą do nagrania, jeżeli chodzi o trajna. No a potem to już. Z tym walczyłem. Foczkiem walczyliśmy, dobrze. Ale z tym nie walczyłem, ale dobrze pamiętam. Ach, kurde, nie tak. Dobra, niech Doking niech idzie. Z tym nie walczyłem, no właśnie. Ach, mega horn, dzięki. Wiecie co? Tutaj jest problem teraz, bo chyba, że i z góry tu muszę coś przepchnąć. Sandstorm, nienawidzę Sandstorma. Dobra. Megahorn? Megahorn. Najlepszy atak widzę na Cloistera. Ła! To nam troszkę przychrzanił. Ale wiecie co? Ja się zastanawiam, czy posiadanie Zapdosa i Articuno to jest dobry pomysł. Nie wiem, co Kufel odwala w gildii. Dobra, szybko, szybko. Co? Aha, w sensie, że... Dobra, to tutaj surfa. Dziękuję. Max Revive. To jest też dobre dosyć. A, wiecie co zapomniałem zrobić? Zapomniałem kupić repele. Bo tutaj repel to jest nam, powiedziałbym, że wręcz bardzo niezbędny.
O, my Raboka nie mamy złapanego. Master Bola na Raboka? Nie, no bez przesady. Dobra, rzućmy Great Ballem. O, złapał się. Dobra, świetnie. Coraz więcej poksów jest u nas. Dostaliśmy jakiś spell. Znaczy spell. Fight Machine 5, o ile dobrze pamiętam, to było chyba. Nie. O, patrzcie, smoczy atak mamy, Dragon Claw. What the fuck? Mi się z myszką stało. Co my dostaliśmy za atak? Overheat. Overheat. Czyli to jest przegrzanie, o ile dobrze pamiętam. Uuu, ale to ma tylko 5 ruchów. Ja, ale wiecie co? Kurde, na Charizardzie. No to by było po prostu świetne. Tylko, że za Flya chyba nie mogę tego wymienić, nie? No właśnie, Holender. Dobra, darujemy sobie przegrzanie. Na razie, przynajmniej. Dobra, zejdźmy tutaj, co tu ma... Aha, tu mamy tego Kamora. Quartz Pack. Hello. Ja, ale co ja mam tu zrobić, to cholera nie wiem. Lapras. Naprawdę? Naprawdę? Kurna, nie, to ja mam te ptasiory naprawdę wychrzanił chyba. Dobra, lodowy kontra lodowy, świetnie. Mimo Blizzard. No, przestań padać deszczu. Świetnie. Czemu ten Lapras jest taki? Okej, okay, dobra. Padł. Ja wiem, że specjalny atak mi spada wtedy właśnie. A czekajcie, tu mam jakiś kamor. Ja go mogę... Shit, spadaj. Ja go mogę popchnąć na schody w dół? Nie. Niedobrze. Jakim cudem jestem dostępny? No, normalnym cudem, bo mam włączone cały czas. Tego też złapmy, bo go nie mamy. Kurde, to będzie znacznie cięższe niż myślałem do przejścia. Nie wierzę, że to mu tak mało robi. Blast Burn. Okej. Okay. Ej, no koleżanko, tak się nie bawimy. Ja pierdykam, jak oni mi te Pokémony zchrzanili. Oj, źle to wyczuwam. Jaka u mnie pogoda? Zimno. No, Dragonair, co ty Dragonair mówisz? No, ja. Wiesz, jak na mnie idzie aż tak bardzo w tym, w jaskini przed ligą, to ciekawe, co to kurna będzie, jak my dojdziemy do ligi. No, bo on resta używa. Nienawidzę tego zaklęcia ruchu. No kurde, nie wierzę! Nie, ja wychrzaniam te Arcticuno i te inne gówna, bo to jest straszne. Zapdos. O, won do trzeciego boksa, Arcticuno to samo. Musimy wziąć jakieś inne Pokémony, które mi się przydadzą, bo... Bierzemy Raichu. Jako elektrycznego typa. Nie, myślę, że dużo cię nie ominęło. Lapras 25. Machoke. No my to jeszcze z Pokémonów moglibyśmy takiego dosyć fajnego wziąć. Diogong. Co prawda są trochę niskie te levele. No.
Nie, nie słyszałem o czymś takim. Dobra, weźmiemy Dugonga. I to by było na tyle. Przynajmniej będziemy mieli Pokémony, które mają jakieś normalne ruchy, a nie jak Zapdos, Moltres i tak dalej. Takie, których tak na dobrą sprawę mi się średnio przydadzą. Teraz tak, Dragonite, przedmiot weź i dajmy go może Raichu. Przynajmniej będziemy mieli fajnego elektrycznego poka. Przedmioty daj. Sprzer. Dobra. Ojojoj, czekajcie, bo myślę, że coś z netem krzani widzę. Teraz poczekajcie moment. A nie, to jest wszystko ok. Dobra, to pewnie Twitch coś znowu zsie. Dobra, robimy sobie porządek z Pokémonami. O, 46 Charizard. Weźmiemy Raichu, albo nie, nie, no dobra, nie, Raichu nie weźmiemy, weźmy Dugonga na pierwsze miejsce. Vileplume zamieńmy z tym i ciebie z tym. Dobra. Kurczę, no musimy jak najszybciej przedostać. A, Repel miałem kupić, dobra. No świetnie. Dobra, to czekajcie, to kupimy sobie repele. Mam tylko nadzieję, że w tym sklepiku są, bo jeżeli ich tutaj nie ma, to może być problem. To i tak Goldaka wymień, Fuchsia. A co jest do wymiany za Goldaka? Bo ja już się wymieniałem za Goldaka. W tym Poké Center nie ma, czekajcie, torba. A nie torba, Pokémony. Lećmy do Celadon, do marketu. Wiem, dlatego ja chcę kupić rewiwy i tak dalej, żeby nie mieć problemu. Oczekajcie, Rare Hyper Beam, Ditch, Brick, Break, Secret Power, Attract. Nie ma żadnych fajnych ataków. Revive, ale chyba nie ma. A nie wiecie, słuchajcie, czy jest jakiś, bym powiedział, lepszy revive? Bo w sumie tutaj są te revive'y. No ale one są, kurczę, trochę drogie. Wolałbym, jeżeli już to max revive. Czy full revive. No to nam dobra, to już weźmy te zwykłe. Weźmy 20 sztuk. Weźmy... Nie, tu będziemy musieli polecieć. No dobra, wiem, że Hyper Beam. No dobra, to weźmy go w takim razie, tylko że ja nie za bardzo wiem, komu go dać. Nieobecnej. Aha, jest tylko na kodach w sklepach, dobra. Double Team, Physic, Return, Frustration, Giga Drain. Giga Draina miałem dać, o ile dobrze pamiętam, Vileplume'owi. Giga Drain mam tylko 5 sztuk, niestety. To nie będziemy go dawać. Hyper Beam. Właściwie możemy go dać wszystkim. Dragonite ma spokojne ataki, Charizard też, Vileplume'owi by się przydał, ale tutaj też nie mam za bardzo za co wymienić. Nidoking ma też w miarę, Raichu. A Raichu jakie ma ataki? Quick Attack, Shockwave, Thunder. A może za ten Quick Attack zmieńmy. Ja właśnie wiem, że Hyper Beam... Właśnie tu jest... Dobra. Na razie nie będziemy uczyć tego naszych Pokémonów. Zjedziemy sobie na dół. Upload mam 1, pobierania 12. Teraz tak, Charizard Fly, polecimy sobie do
Cinnabar i tu, o ile dobrze pamiętam, były chyba Max Potiony. A nie, Hyper Potion, ale 200 przywraca. Max Repel, o tu był Max Repel, dobra, kupmy Hyper Potionów trochę, powiedzmy też za 30. 36 tysięcy, no dobra. A teraz mi jeszcze powiedzcie jedną rzecz. Gdzie mogę kupić ewentualnie te wszystkie rzeczy, które przywracają mi ruchy Pokemonów? Nie wiem, kiedy nagram Heroesy, na razie mam do nich wstręt. Może tutaj sprawdźmy, może tutaj coś będzie, te PP-upy, HP-upy, czy tam jakoś to się tam zwało. Oczywiście, że da radę robić live'y. Nie, u ciebie nie widziałem. Ja wiem, że w budynku ligi też jest Pokemarkt. Nie chcę żadnego ataku od ciebie, typie. Zobaczmy, tu chyba się kamienie kupowało. A nie, tak, tu się kamienie kupowało, tu tutaj nie będzie. Jak sobie pobierzesz amulator i Roma, to tak. O, jest. Protein, iron, calcium, carbos. X atak nie ma tutaj. No dobra, tutaj chyba tak, na górę. A możemy stąd polecieć? Z dachu? No świetnie, z dachu nie można polecieć. Dobra, lecimy tam do tej piekielnej, kurde, jaskini. Zobaczymy. Albo dobra, nic. Naprawdę. No świetnie, jeszcze więcej was matka nie miała, naprawdę. O Boże. Najgorsze tutaj, że jest ta cholerna jaskinia. Ja tak nienawidziłem tej jaskini nigdy. Zawsze mnie tak denerwowała, że trzeba jeszcze, kurde, taki kawał przejść. Natomiast od razu mogliby dać tą ligę, żeby już móc sobie tam walczyć, to... To nie, to kurna kombinują. Dobra, teraz znowu z tymi kamorami. Ale czekajcie, mamy repel. Mamy repel. Piłem specjalnie repel. Teraz się okaże, że mieliśmy. O, ciekawe. Gdzie jest ten repel? A, tu jest super repel, dobra. Już nam na razie nie będą przeszkadzały. What? Spadaj. A, zapomniałem, że to nie działa tak dokładnie. Ej, no ale bez przesady, cholera, no przecież użyłem tego, no ile was tu będzie? Kurde. Ej, nie, no to jest jakaś paranoja. Używasz, kurna, super repela, zamiast odpędzać dzikie pokemony, to jeszcze więcej ich tutaj się... No patrzcie, no. No jeszcze mi się nie udaje uciec. Nie, nie będę brać następnego Pokemona. No i pod Yugongu, no trudno. Jasny gwint, no ile was tu matka nie miała, no. Bez przesady, come on. Dobra, teraz pchanie tych pieprzonych kamieni. Marowak won. Znowu. Dobra. Jedno mamy zrobione. Teraz tak, tu musimy teraz jakoś przepchnąć kamień. Spadaj. Tylko... No świetnie, jeszcze więcej. Ale jak go tutaj przepchnąć? No, repel przestał działać. Co mi po tych repelach?
Naprawdę, nie wiem, po co w ogóle ktoś to wymyślił, skoro to nie działa. No dobra, no ale przecież ja mam... A może zrobimy... A może to zależy od tego, jaki Pokémon jest pierwszy. Też tak może być. No i widzicie, wcale mi się nie dziwi, gdyby tak było. Czyli dobrze, Dragonite musi być pierwszy w takim razie. Widzicie. No i dobra, tylko teraz tak. Co mi po tych kamieniach tutaj, które muszę gdzieś przesuwać... A, tutaj z nią... Aha, z nią walczyliśmy i padliśmy. Tutaj mamy jakieś przejście. Kurde, co tu trzeba zrobić? Slam. Nahita, dziękuję. Nahita, dziękuję. Nahita, dziękuję. Nahita, o, prawie Nahita. Dziękuję. Nahita, dziękuję. Świetnie, dobra. Teraz tak, z tym frajerkiem walczyliśmy. Repel znowu przestał działać. Coś czuję, że to się tak łatwo nie skończy. O, jak te kamienie poprzekładać tutaj do cholerki, no. No bo to jest trochę weird, bo tu tych kamieni tutaj nie ma, ja je muszę jakoś... O, tu mam jakiś kamień, ale zauważcie, że na przykład nie mogę go zepchnąć na dół. On mnie w ogóle nie chce spaść, ten kamień, na dół. Ale lipa. Olender. Nie pamięta ktoś z was, co tu się robiło? A tu byłem na dole? Byłem, bo stąd przyszedłem. Znowu przestał działać. O, o, Prime Ape nie mieliśmy. 3 drabince, na tej drugiej jest przycisk. Zubat sio. Mówicie o tym tu kamieniu? Na górze? A ja będę mógł go przerzucić bez problemu tutaj po tych tych? No dobra, no to zobaczymy. Tak, teraz będzie mnie kurna wszystko dookoła atakować, no bez sensu. Jezus, trzeba było więcej repeli nakupić. Zdecydowanie. A, tędy nie przejdziemy. Daj Golbat. I musimy wrócić. No kurde, ile was tu będzie jeszcze? Torba. Super repel. Tutaj nie było żadnego przycisku. Aha, tutaj nie przejdziemy, tak? Aha, czyli tutaj mamy... A, tu możemy przecież przepchnąć ten kamień. Jeszcze dodatkowo. Dobra, zobaczymy. Kurczę, chyba go... Ale rzeczywiście, że go za bardzo popchnąłem. Jasny gwint. Dobra, czekajcie, to ten kamyczek popchajmy w takim razie. Ale ja nie mogę kamienia na górę! O co wy? Nie ma takiej możliwości. A tutaj tego nie przepchnę przecież. What the fuck? No, znowu repel przestał. No nie! Zepsułem sobie znowu! Come on! I'm so lame. Nie no, tego kamienia tutaj nie przepchnę. Nie ma nawet takiej możliwości chyba. Chyba. Więc się okaże, że jest. Dobra, w sumie nawet dobrze, że... znowu źle! Come on! My stąd nie wyjdziemy. Golbat sio. Bo trochę was właśnie nie rozumiem, bardzo was nie rozumiem, powiem tyle. Czemu slam na niego nie działa? Jesteś już mój. Dobra. Świano repel. Nie mam repela już. Tak bardzo źle. No ale w sumie to dobrze, bo przynajmniej sobie expa dorobimy. Ale czemu wy mi piszecie brawo? Nie wiem, bo ja mam dziwne, jakieś dziwne wrażenie, że
pisaliście brawo na to, co zrobiłem z tym kamieniem, że go przepchnąłem na przycisk, jak go zawsze musiałem przepchnąć na przycisk. Więc mam tylko nadzieję, że tak troszeczkę was zrozumiałem. Dobra, teraz ten kamyczek. Kurde, więcej was nie ma. Dobra, nie za daleko. Aha, i teraz mi się otworzyło przejście tutaj. Dobra, pójdźmy do niej. Ja z nią chyba już wygrałem, nie? O ile dobrze pamiętam. Tak. Żegnam pana. Aha, i teraz wyjdziemy tutaj na dół z tymi trenerami. Będziemy musieli walczyć, dobra. To walczmy. Co ty tam masz? Krabi, slam. Slam jeszcze raz. Elektrycznych to ja się nie boję. Świetnie, 38. Blastoise. Blastoise i Quick Attack. O, tak! No i świetnie, pokonany. Z łatwością. I co to? O, wow, ty masz te. A, to Twisterem. W takim razie polecimy. Dragonite i tak nam padnie, ale wolę ich bardziej uszkodzić, chociaż może nie. Parasect. Używanie potionów powinno być zabronione. Powinno być tylko dostępne dla mnie i dla nikogo więcej, jeśli mam być szczery. Dobra, pokonany. Aha, i tu mamy teraz kamyczek, tak? Megahorn. No Megahorn, czemu nie zadziałałeś tak ładnie jak zawsze? Shit. Naprawdę? I od nowa muszę pchać ten kamień. Jezu. Ja wolę to robić na speedzie, bo to... Szczerze powiedziawszy, jakbyśmy nie robili tego wszystkiego na speedzie, to jest dla mnie troszeczkę takie marnowanie czasu. Dobra, na przycisk. Onyx Earthquake. Powinien być zdatny. I stretch, stretch. Koniec. Earthquake. O, gin. Ojeja. A, Earthquake nie działa przecież na latające. No to brawo ja. Dobra, teraz tylko żeby tam nie spaść, bo jak spadnę to lipa. Okej. Okay. Upchnijmy to tam, gdzie powinno. Spadłem na dół, ale to dobrze, że spadłem na dół. Teraz mogę przepchnąć to tutaj. I to otworzyło nam drogę wyżej. Jest! Świetnie. Teraz tak, weźmy Vileplume'a na pierwsze miejsce. Powalczmy z tymi. Ua, podwójna walka. O, shit. Użyję Earthquake'a. O! Szybko poszło. Kto by pomyślał? O, tu jest jakieś wyjście. Jakie techniki? Victory or Double Edge. Nie chcę Double Edge'a, bo Double Edge, czyli podwójna krawędź, o ile mnie pamięć nie myli, bije zarówno atakującego, jak i zwykłego. Tu jest ten Beris. Więcej nic nie ma. Dobra, i chyba tak, teraz będzie taka latanina. Dobra, i czy żeby to była liga? Jest! O, la, 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 la. Dobra, wszystkie nasze poki uleczone. Tu gdzieś był market, nie? Tutaj chyba u tego faceta można coś kupić. Ultra Bolt Full Restore. Max Potion Revive, Max Repel. Dobra, wiecie co zrobimy tak. Kupimy sobie 8 Full Healy. Revive'ów mamy 22, dokupimy sobie jeszcze 8. Full Restore przywraca pełne zdrowie i leczące wszelkie zmiany stanu Pokemona. Full Restore mamy ileś tych? Kupmy sobie 7. Tak, dobra. To nam starczy i teraz tak. Ja zapisuję grę. I będziemy próbować w takim razie z ligą. Nie wiem jak nam to wyjdzie, mam nadzieję, że mi się uda wszystko przejść bez problemu.
Także zobaczymy. To wchodzimy. Pierwszy widzę, że lodowy. To w sumie dosyć dobrze. Weźmiemy Charizarda na pierwsze miejsce. Tylko muszę się nie fly, zmień. Tylko postarać, żeby nie było z tym problemu. I na lodowe chyba dobry jest jeszcze elektryczny, nie? To sobie go weźmiemy. What I am doing, I'm playing Pokemon. Fire Red. Dobra, zobaczymy. Elite Four. Dewgong. O kurna, ale to jest wodno-lodowy. Ah, shit! Dobra, użyjmy Flamethrower, zobaczymy ile to zrobi. Tak myślałem. Spróbujmy użyć Flya. No, całe szczęście, że Surfa nie użył. Oho, dziękuję. Proszę, nie. O, jasny gwint. To jest masakra. Co się będzie działo? Ja coś cienko wyczuwam tą ligę, zważywszy, że mamy... Najlepiej byłoby, jakbyśmy wszystkie mieli na minimum 50 poziomie poksy. Dobra, użyjmy Thundera. Super efektywne, tylko że... Zaczął padać grad, świetnie, czy będę obrywać pewnie. Dobra, tu spróbujmy zrobić Quick Attack. No nie, czemu używasz Full Restore, parówko? Naprawdę? Jasny gwint. Dobra, Thunder znowu używajmy. No, spudłował jeszcze, jasny gwint! Co jest z tą grą dziwną? Masakra. My to przegramy, przerżniemy to strasznie. Słucham. Całe życie mi to zabiera. Nie, no czy to jest paranoja? Zresztą wścieknę Dragonite'a będziemy chyba tylko expić, kurde. Nie, nie będę używać żadnego innego, będę tylko używać mojego smoczka. O tak. A, już po smoku. Icy Wind. Nie, no przecież to jest... Nie, to jest po prostu tragedia. Czemu mini docking śpi? Spróbuję użyć Earthquake'a, ale... A, Boże, przecież to nic nie robi. Szybko, 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 szybko. Chcę jak najszybciej skończyć tą walkę albo umrzeć najlepiej. Jinx ma jeszcze, o Jezus. Dziękuję. Ja pierdzielę, słuchajcie, jak my przegraliśmy na pierwszym typie, to jest problem i to gigantyczny problem. To jest straszny problem. Ano śpi! I to aż za bardzo. Czyli Charizard tu się w ogóle nie nadaje. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Przynajmniej troszkę levela podłapiemy. Dewgong, spróbujmy Thunder. Thunder! No nie wierzę, tak mało życia mu zostało. Charizard idź. Weź Flya użyj. Full Restore powinien być zakazany! Weź go, uśpij, Wildbloom. No uśpij go! Uśpij! Kurna! Nie, no to jest przegięcie pały według mnie. Nie, no kurde, muszę bardziej te Pokémony wyszkolić w takim razie. To się w ogóle mija z celem. To się mija z celem. To bardzo mija z celem.
Nie, no masakra. Masakra, masakra. Masakra. Jeszcze cholera, jakby Zapdos miał Thundera, to byśmy może dali radę, ale... Lipa straszna. Dobra, zrobimy to inaczej. Wrócimy do tej jaskini. Ja, że VS Seeker, ale kurczę, z drugiej strony średnio mi się chce latać po mapie. Nie, nie dzwoni, tylko mi piszą na Messengerze. Dobra, Dragonite 58. Dobra, szybko to poexpimy w miarę. Chociaż tutaj już tak dużo nie dostajemy. Nie wiem, chyba skończyłem. Nie, nie wiem nawet, czy skończyłem, nie pamiętam. No właśnie, wiem, że powinny sobie poradzić. Że właśnie tu jest problem, że w takiej formie nie mam. Shit. U Dragonite'a w sumie to już mi średnio jest expić. Charizard to tu mi też tak na dobrą sprawę życia nie uratuje, bo są lodowo-wodne, które surfa używają. Czy nie mam żadnych takich, powiedziałbym... No, wiem, że wystarczy 45-50 mniej więcej. Ja bym tego Raichu wyekspił, tylko kurczę, nie mam za bardzo... No właśnie, wiem... Najgorsze jest to, że to jest wodne, oni wszyscy mają, oni wszyscy surfa prawie znają. Nie, nie bierz Raichu na pierwszy. Wiecie, co zrobimy? Tylko teraz nie wiem, czy się da. Nie da się. Ale nie mogę dać Zapdosa, dlatego że jak dam Zapdosa, to będzie problem, bo ja nie mam tam elektrycznych ataków, więc Zapdos jest mi useless totalnie. Naprawdę useless w chwili obecnej. No możemy spróbować z Zapdosem, ale w dalszej części sobie na pewno nie poradzimy. Jeżeli już miałbym kogokolwiek zdejmować, to bym zdjął Dugonga. Co to jest? A, to jest Kabuto. Dalej chcę. Chodź Zapdos. Próbujemy z tobą, może Drill Pick się przyda jako atak dobry. Dobra, pierw weźmiemy Raichu na pierwszy rzut. No kurczę, czemu on jest... No fuck, dobra. Nieważne. Drill Pick też. Mhm. Tu łap paraliża. Ej, no patrzcie, oni są sparaliżowani. Jak ja bym, cholera, był sparaliżowany, to ja bym od razu umarł. Nie, no dlaczego ja nie mogę ataków używać? Co tu się dzieje? Dobra, uśpiliśmy tego frajerka. No, oni się od razu budzą. Ja tak nie mam, łatwo. Nie ma sensu, wiecie? Tylko tyle powiem. Naprawdę nie ma sensu. Czyli z Arden to już nic tu raczej nie zrobimy. Blast Bar nic nie robi. Flame... O, dwa razy surf poleciał, nie? Nice! Bardzo niedobrze. Zapdos to w ogóle nie... W ogóle to jest... Ja wiem, jakie typy są mniej więcej na elicie. Ale to mnie nie ratuje w żaden sposób. Najgorsze jest tym pierwszym, dlatego że to jest lód i woda. A ja jedyne, kogo mam dobrego, to jest tak na dobrą sprawę Raichu. Tylko że Raichu jest dla odmiany nie dość, że nisko levelowy, to jeszcze... Olender. Jakby to tu zrobić? No, musimy go gdzieś wyekspić, ale... Power Seeker jest dobry, tylko że no, dla odmiany to byśmy musieli ekspić. Hmm.
I co ty teraz zrobisz, powiedzcie, bo jestem w kropce. Ja mam tylko nadzieję, że hajsu nie tracę za to. Ale ciekawi mnie tylko jedna rzecz. Ja używam Thundera. I co użyję? Save Guard. O, proszę, Dugong zabity, jest dobrze. Cloyster, no to... Wow, dobra! Wow! Lapras! No i kurczę! To nie powinno tak wyglądać w ogóle! Come on! Masz paraliz... No i... Czemu na nich w ogóle paraliż nie działa? Twister to samo, mogę, Wing Attack. Jeszcze raz. Jeszcze. No i Full Restore. Ile można mieć Full Restorów? To ja nie wiem. Mega Horn. Jeszcze raz Mega Horn. Dobrze. Została jej Jinx. A ja mam... Ale czekajcie, Jinx jest tym. Blast Burn. Jest! Ha ha ha! Dobra. Ale... zginęło nam wszystko, co mogło. Nie, no to jest po prostu koszmar. Naprawdę to jest koszmar. Tu ma kamienne i walczące, nie? To jeżeli tutaj ma... kamienne i walczące... A, miałem max revive, ale to może ich na razie nie używajmy. Dobra, podleczmy wszystkie poki. Do maksa. Świetnie, dobra. Dobra, skoro tutaj mam wal... Ja pierw wezmę Vileplume'a. Następnie... A, bo dobra, Vileplume pójdzie na pierwszy ogień. O, jak miło. Milutko, bardzo milutko bym wręcz powiedział, że na pierwszy ogień poszedłeś ty. Aha, tu już mi to średnio daje. Użyjmy Charizarda. Rzućmy w niego flamethrower. Aha, dobra. Już wiem, że to było źle. Ale Drill Pick jest, widzę, dobry. O, nawet bym powiedział, że bardzo dobry. Świetnie. Świetnie. Tu już nie za bardzo. Vileplume'a mogę stracić. Weźmy Dragonite'a i użyjmy na nim Surfa. Świetnie, dobra. Kolejne z elitki pokonany. Jak widzicie sami, chyba ta pierwsza była takim największym problemem. Tylko teraz tak, porywujmy tych, którzy nam padli. Czyli Charizarda. Może nam się udać, jest jakaś, jest kurczę, jakaś wizyta szansa. Super Potion w sumie możemy użyć na Charizardzie. Na Vileplume'ie, a to nie był dobry pomysł, no ale już. Co tu można dalej? Hyper Potion. No nie, no szkoda mi Hyper Potionów. Nie mam jakichś słabszych. A ja mam jeszcze jeden Potion. To użyjmy go na Zapdozie może. 20 punktów to niedużo. Teraz chyba będą... A teraz jakie są? Ryby. Niech mi ktoś teraz powie. To nie są czasem... Mroczne? Słuchajcie, jaki to jest tryb ludzi? Znaczy ta trenerka, jakie ma pokemony? Darky Ghost, oh shit. Dobra, spróbujmy. Ogień jest nawet skuteczny na... Przestań mi, babo, jedna używać tego głupiego ataku, jakim jest, kurcze, truwanie. Tak jak myślałem. Dobra, Dragonite, idź. Wing Attack. To Arbok. Arbok to też zaraz powinien paść szybko dosyć. Czemu ta trucizna mi tak dużo zjada, to ja nie wiem. No jeszcze mnie uśpił dziadok. Boże, co ja używam na walczące? Jezus. Obudź się. Vileplume, obudź się. Ja... O, to sobie teraz wybrałem. Ale Drill Pick widzę.
W miarę dobre, jest tylko, że ten frajer nas usypia. Jeszcze raz, Dream, Zabdos, liczę na ciebie, liczę na ciebie, liczę na ciebie! Kurde, no co za frajer! No to już po nas. Nie ma opcji. Jasny gwint! Już było tak blisko. Tu jest największy problem, bo tutaj jak się uda przejść przez... O! Nawet. Bo on mi z tym surfem. No, to już jest chamstwo po prostu. Ej nie, no to jest naprawdę chamstwo. No tak mało życia zazwyczaj im zostaje. Proszę was. O, nie użyję Solar Beama. Shit. Ile płynu oni mogą użyć, słuchajcie, tych full restorów? Bo to jest dla mnie aż dziwne, że tak non-stop kurna tymi full restorami nachrzaniają. No i Jinx została ostatnia. To z Jinx nie powinienem mieć problemu, bo mamy Charizarda. Ale wiecie co zrobimy? Ja tą Jinx mam nadzieję, że... Aha, nie zabiłem. Świetnie. I jeszcze zapomniałem, że za przegraną spadamy z hajsem. O matko, ciężko w cholerę. Zmieniłem poksy. Nie to zmień. Na Charizarda. Charizarda dajmy za Vileploma. Niedobrze. Tu jest najgorszy moment. To jest dla mnie, według mnie, najgorszy z momentów, jaki może być, bo... Wcześniej Thunder za pierwszym razem go zdziałał, teraz już niekoniecznie. Tutaj Thunder mi... O, teraz zadziałał dopiero. Do tego frajera nie zadziałał. Weźmy Zabdosa z Drill Pickiem. Jak ja nie trafię, jak zostaje mu tak... Kurde, tyci, no to jest po prostu tragedia. O, znowu mu tyci zostało. Sleep Powder. Uśpi go? Oczywiście, że go nie uśpię. No... Miechowe. Nie, no po prostu tragedia. To ten full restore, kurde! Dobra. Czemu raz to kurna zabiera całe życie, raz nie? Dobra, im więcej nam się uda go... Zawsze jest ten sam schemat prawie. I znowu full restore. Come on! Znowu mi na pewno użyje full restora. Jestem tego... No nie, nie użyła tym razem. Jinx. Wing attack. Jeszcze raz wing attack. Dobra, tu poszedł kryt. Wiedziałem, że mnie zabijesz. Charizard Blast Burn. Oblastuj go! Dobrze. Pokonana. Dobra, gdzie my mamy tego teraz jeszcze? Revive'a. Ja nie wiem, tak na dobrą sprawę, czy jest jakikolwiek sens ich revive'ować. No i taką dziwne wrażenie, że znowu przegram. Gdzie jest ten Hyper Potion? Tu jest. Tu był walczący, tak? Tak, tu był walczący z kamiennym. On pierwszego ma Onyxa, ile dobrze pamiętam. Tu weźmy Vileploma. Mu szybciutko wyssie sporo energii. I znowu, co dalej? Hitmonchan. Co ja wtedy brałem na Hitmonchana? Dragonite'a. Z Wing Attackiem właśnie.
Machamp Wing Attack, jeszcze raz Wing Attack. Świetnie. Tutaj znowu walczący to Wing Attack. I tutaj Surfa uwalnijmy. Świetnie. Dobra, tutaj dwa Pokémony tylko tak na dobrą sprawę powiedzmy, że zmarnowaliśmy. I teraz było najgorsze, bo był mrok i trucizna. Co było pierwsze? Pierwszy był duch, o ile mnie pamięć nie myli. Weźmy Raichu w takim razie. A nie, pierwszy był Gengar. No ale to Thunderem. Ale wiecie co, ja nie przypominam sobie, odkąd kurde gram, nie przypominam sobie, żeby Gengar mógł zatruwać. Nie przypominam sobie tego, naprawdę. To jest dla mnie najdziwniejsze. Solar Beama pewnie nie użyję, bo to jest mój pech niestety, oczywiście. Charizard, Ember, Controller. Jeszcze raz. Naprawdę nie przypominam sobie, żeby duchy mogły kogokolwiek, kurczę, zatruwać. Tu był Hunter teraz, tak? To weźmy Dragonite'a. Wing Attack, świetnie. Ciebie walnijmy slamem, też nic nie da. Wing Attack ci więcej zrobi, powiedzmy. No, uśpił mi Dragonite'a, nie! Dobra, pokonana, jest lepiej. Teraz... Aha. I teraz jest ten finalny, Lens, o ile mnie pamięć nie myli. Dobra. 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 No właśnie, to jest za duże ułatwienie, dlatego ja tego nie robię. Dobra, kurna, Lens, tylko że później będziemy jeszcze z tym frajerem Garym się napierdzielać, no. Ja obecnie pracuję w domu. Na szczęście, że tych revive'ów nakupowałem. Przydadzą się, dobra, całą moją ekipę wskrzesiliśmy. No, przed Lansem chyba zapiszę jednak grę, bo w sumie już zbyt daleko doszedłem, żeby jeszcze raz to przechodzić. Bo że tak jak mówię, później jest jeszcze ten pieruński Gary. I tu może być problem. No dobra. Lans ma smoczy typ. Tu może być problem. Dobra, tej walki nie będę przewijać. Co prawda ma Gallardos. To ja mam pierwsze. Jest! Raichu! Bardzo mnie to cieszy, tylko że Gallardos jak nam walnie... No właśnie, jeszcze zmniejsza mój atak. Spudłował. Raichu, proszę cię. Oho. Niech zgadnę, całe życie pójdzie. Tak myślałem. To było bardzo do przewidzenia. Zapdos Thunder Wave. Dobra, sparaliżowany. Zróbmy mu Drill Pika. Wiem, że od razu będzie walka z Garym, więc od razu będziemy je leczyć. Nie mamy wyjścia. No i znowu Full Restore. Spadaj mi z Full Restorem. Kurde. I do Kinga nie wyślemy, ale możemy Vileplume'a wysłać, tylko że Vileplume to raczej nie zdziała, bo to jest też typ smoczy. Spróbujmy zrobić solarny promień. What? Typie głupi, jak mogłeś to zrobić? Kurna, ale frajer. To jest nie do uwierzenia, co tu się dzieje. Charizard, blastuj go. On też pewnie dużo nie zrobi. So funny. Nice.
megahornem spróbujmy. Jego największy przeciwnik... Nie będę zmieniać Pokemona, bo mam nadzieję, że się uda. Świetnie. Nie wiem, co teraz było. Nie wiem, co teraz było, ale wezmę Dragonite'a. Aerodactyl. To jest Skamielina. O, super efektywne, ale... Ej, nie za dużo mu tych rzeczy rośnie? Super efektywne, ale... Jasny gwint. Super efektywne, ale robi swoje. Dupa. Jedna wielka dupa. Czytujemy grę w takim razie przed walką. Nie, jeszcze nie skończymy, bo jeszcze mamy te wyspy śmieszne do zwiedzenia. Zobaczymy, jak nam pójdzie wtedy. Ohoho! Dzięki ci, Raichu. Dzięki ci, Raichu, naprawdę. Dragonair. Dragonair. Weźmy Zapdosa. Drillpick. O, dobrze, Drillpick dużo robi. Świetnie. Aerodactyl. Wezmę Vileplume'a, zaryzykuję. Ale chcę go uśpić. Mam nadzieję, że mi się to uda, zanim mnie zabije. Nie, czemu żeś spudłował? Idź Charizard, Blast Burn. Na hita mnie ściął, jaka paruwa. I z Dragonite. Weź go surfnij, jeszcze raz go surfnij. Dobrze, po Aerodactylu. Co dalej mi dasz? Dragonair. Znowu Dragonair. Weźmy Zapdosa, Zapdos sobie poradził z nim dosyć dobrze. Drillpick, jeszcze raz Drillpick. Co dalej? Dragonite, nie będę zmieniać Pokemona. Aha, okej. Na hita powiedzmy polecieliśmy. Shockwave. Nie? Thunderbolt? No, powiedzmy. Nidoking. Spróbuj Megahornem go załatwić. Przecież jest sparaliżowany i oszołomiony. Nie, frajerku! Czy frajerze właściwie? Earthquake nie działa, Strange'em to ja nic nie zrobię, a Dragonite Dragonite'a nie pokona. Na tak niskim... Aha, no tak myślałem. Dobra. Jeszcze raz wczytujemy. O Boże. Aha, nie mamy już ruchów. Prawda, jest sparaliżowany, można spróbować, ale ja coś widzę, że... Dobra. Zapdosa zabrałem. Aerodactyl. Drillpick coś zrobi, nic nie zrobi. Dobra, już wiem, że i tak będę musiał to wczytać ponownie. Ale to najmniejszego sensu nie ma. No i Hyper Beam, dziękuję. Vileplume idź. Gówno, a nie gra, kurde. Masakra. Charizarda to on mi w ogóle na hita ścina prawie. Blast Burn. Próbuj Fly'a, Dragonite. Znaczy Dragonite, Charizard. Nie będę zmieniać, Fly. Ach, shit! Kurde, no. Nie, no nie zrobimy tu już nic więcej. Jasny dźwięk, dobra. Jakby to tu rozegrać, no. Ważne jest to, żeby Gyardosa za pierwszym razem. Jak jest zdjęty Gyardos, to jest dobrze. Dragonair leci następny. Weźmy Zapdosa. Dobra, zdrillpikujmy je. Aerodactyl. Na Aerodactyla co ja brałem? Dragonite'a, nie? Surfem go. No naprawdę? Naprawdę? Vileplume, uśpi go, proszę cię. Uśpij dziada. Dobrze, uśpiony. Dobra, świetnie.
świetnie poleciało. Próbujmy tego. Aha, tego już nie uśpimy. Dobra. Dobra, biorę Zapdosa, zdrillpikujemy go, ale widzę, że drillpik to mu dużo nie robi. Blast Burn też dużo nie robi. Lipa straszna. Raichu to ja też dużo nie zrobię. Zwłaszcza, że nie mamy Shockwave'a. Ewentualnie... Oj, Full Restore, dziękuję. Mega Horn. Nie, dupa. Dupa! No ja wiem, że może są dobre na smoki, ale co mi po tym... Czekajcie, wiecie co, bo my mamy przecież jeszcze eliksir, przywraca PP Burnhill. Czekajcie, kalcium odświeżanowy. Zwiększa statystykę obrony jednego z Pokemonów. Ja dlaczego tego nie używałem? Nie będzie mieć efektu? Czemu? Dobra, daliśmy obronę Charizardowi. Zwiększa statystykę ataku jednego Pokemona. Dajmy to na Zapdosa. Proteiny na Zapdosa, wszystko. Prędkości jednego Pokemona też dam na Zapdosa, bo Zapdos jest też dobry z drillpikiem na smoki, z tego co widzę. Dobra, spróbujmy teraz. Świetnie. Thunder zawsze trafia. Teraz idzie Dragonair, to zmieniamy na Zapdosa. Drillpik. Ua, tego ataku jeszcze nie widziałem. Outrage dużo zrobi? Niezbyt dużo. Ale jest zabity. Dobra. Aerodaktyl. Z Aerodaktylem to tutaj już może być nieco problemu. Wiecie co, ja bym właściwie tego Vileplume spróbował, bo... Mam tylko na... Jest uśpione Solar Beam. Solar Beam mu dużo robi, ale niezbyt dużo. Flamethrower. Czemu ten atak mi na hita ścina tego? Ja nie wiem. Kto tu dalej jest? Dragonair. Znowu Dragonair. Tu znowu Zapdosa bierzemy. Drillpik. Jeszcze raz Drillpik. Jeszcze raz Drillpik. Jeszcze raz Drillpik. Jeszcze raz Drillpik. A! Nie wyszło. Weźmy Raichu i... Thunderbolt. Ej, to już było chamskie. Naprawdę to jest czasem... Czasem jest strasznie chamskie, bo kurde używa... Ataku, który... Dobra, Mega Horn poszedł. Dragonite teraz idzie. Mister. No, come on! Zdrowa, wiecie co, zrobimy tak. W sumie ja tego nie używałem wcześniej, chyba mam... chyba źle. Gdzie jest Full Revive? Max Revive. Weźmy Zapdosa. Bo tego to mi zabije na pewno. Próbujmy z Drillpikiem. Dobra, jest oszołomiony, więc teraz spróbujmy powskrzeszać te Pokémony, które mi się przydadzą. Dragonite'a. Fuck! Jeszcze wskrześmy Charizarda. I wskrześmy Zapdosa. Dobra, Dragonite pokonany. Został mu... A pokonaliśmy go! Nie wierzę w to. Nice! Fuck yeah! Ja myślałem, że on ma jeszcze jednego Pokemona, dlatego tak szalałem z tym, ale jest dobrze. Udało nam się, na szczęście. Dobra, teraz Hyper Potiony na wszystko. Nie wiem, zobaczymy, co będziemy grać dalej. Dobra, jest Gary. Co ty dasz pierwsze? Pidgeotto. A, fuck!
czemu ja sobie nie dałem moich ataków? Ua, teraz źle, bo nie zmieniłem. Nie zapisałem gry chyba. Chyba nie zapisaliśmy gry. O, to będzie bardzo złe. Co dalej będzie używał? Alakazam. Cholera. Dobra, dajmy Zabdoza, Drill Pick. Jeszcze raz. Aaaa! Patrzcie, cwaniaka. Patrzcie, cwaniaka. No właśnie, nie zapisaliśmy gry i tu może być problem. Ale on ma te pokemony dokokrzone, masakra. Niedobrze, cholera jasna. Bardzo niedobrze. No niestety, fail nad failami. Dobra, zróbmy Charizarda. Ja go zmienię na Charizarda, mam tylko nadzieję, że jego atak mnie nie pójdzie na... Uśpił mnie, szmaciarz. Ale zrobimy tak. Full Restore pójdzie na Charizarda. I walniemy mu blast... Znowu mnie uśpił. Cwaniak. Shit. Jeszcze raz Full Restore. Mamy tego w miarę dużo. Pójdź Flamethrower. Jest. Dobra, Charizard zdobył level. Co dalej idzie? Blastoise. Nie mam Pikachu. Znaczy tego, Zabdoza. Wróć! Wiecie kogo? Raichu. I nie mamy też nim ataku takiego, jakiego bym chciał. Dobra, będziemy kombinować. No nie wszystkie od nowa, tylko od Lansa. Bo mamy zapis gry przecież. Jest revive. Raichu, wstawaj. I teraz tak, HP up, znaczy PP up, gdzie to było? Co? Nieznacznie zwiększa... Czemu ja tego nie mogę użyć w walce? O, teraz mogę. Raichu, Thunder. Torba. Jeszcze przywróćmy życie Pika Raichu. Boże, czemu się to myli? Dobra, ja go spróbuję Wing Attackiem. Teraz pójdzie Raichu, mam nadzieję, że trafi Thunderem. Trafił Thunderem, ale... Świetnie. Cholera, no! Nie wierzę, to jest impossible. Fly. Ile można używać Full Restora? Come on! To jest absurdalne. No i mamy walkę z Lensem. Jezus! Nie wierzę w to po prostu, no jakaś tragedia po prostu. Znowu musimy z nim walczyć. Ale to jest wszystko przeze mnie, bo nie dość, że nie zapisałem gry, to jeszcze nie przywróciłem ataków Pokémonom. To idzie dalej, Aerodactyl. Aerodactyl to żeśmy go pokonali Dragonite'em chyba. Dobrze, pokonany. Co idzie dalej? Dragonair. Weźmy Zabdoza. Dobra. Teraz tak, Vileplume, Sleep Powder. Uśpiłeś Solar Beam. Świetnie. Bardzo ci dziękuję za zmianę Pokémona. Nie powinno tak być, bo ile dobrze pamiętam, nie jest dozwolona zmiana, jeżeli kogoś wyzywamy. A tutaj, proszę bardzo, koniecznie. Dobra, jest. No i Full Restore, Full Restore, Full Restore, Full Restore i tyle w temacie. Walnijmy Twisterem. I Charizard, Fly. Dobra, zabity. Dawaj, 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 uda ci się, jest! Dobra. Udało się zrobić to nieco inaczej, ale udało się przynajmniej go teraz za pierwszym razem zabić. Już mamy na niego pewną taktykę. Teraz tak, Max Revive na Raichu. Max Revive na Nidokinga. Max Revive na Dragonite'a i Max Revive na Zabdoza.
Gdzie był ten? Gdzie to się zgubiło? Wiem, że mam zapisać. Zaraz zapiszemy. Poczekajcie chwileczkę. Spokojnie. Pierw tylko chcę ogarnąć Pokémony, żeby było wszystko w porządku. W restauracji będziemy marnować. Hyper Potion na Vileplume'a, na Charizarda. W pełni przywraca PP ruchu jednemu z Pokémonów. Dajmy to na Raichu, Thunder. I w sumie chyba cała reszta ma normalne ataki. Susko, masakra. Teraz jeszcze tak. Cicho telefonie, nie teraz. Iron. Gdzie tu był ten? Amulet Ice Heal, Leaf Stone, Max Potion, Carbos Full Heal. Czekajcie, bo chyba nie mam. Właśnie, nie mam jednej dosyć istotnej rzeczy. Nie mam tego od antyparaliżu. Elixir, przywraca PP, nie, Burn Heal to jest do oparzeń. Kurde no. Ice Heal, Revive, Max Zinc, Carbos, Full Heal. A, mamy Full Heala, dobra, jest okej. Dobra, w takim razie zapisujemy już po walce z Lensem. I idziemy z tym frajerzyną Garym bawić się. Thunder, dziękuję. Rhydon używa. To bierzemy Dragonite'a, bo on zna surfa. Świetnie. Co masz dalej? Pokazuj, Alakazama. Bierzemy Zapdosa. Drill Peak. Tak myślałem, że mnie tak szybko wychrzani. Blast Burn, dziękuję. Co dalej? Bierzesz Blastoise. Na Blastoise'a weźmiemy sobie Raichu. Thunderem. A, spudłowaliśmy! To jest po prostu zła bardzo rzecz. No, na szczęście już tak dużo mi nie robi tym swoim wodnym atakiem. Arcanine. Arcanine. No i teraz by mi się przydał właśnie... A nie, czekajcie. Arcanine to Dragonite i Surf. Chyba, że... No, patrzcie go. No, dziękuję. Po Arcanine. On ma jeszcze Executora, tak? Na Executora bierzemy Charizarda. Blast Burnem go potraktujemy, dziękuję. Czyżbyśmy go pokonali? Spadaj, paruwo. Jest. Jest. Przyszliśmy, zdobyliśmy. Dało się. Jest. Po długich męczarniach, ale się udało. Ja bym powiedział, że po bardzo długich męczarniach. Ale się udało. Jak dobrze. No co, nic nie powiedział, tylko se poszedł? Mogę już chodzić? Nie, coś się... Aha. Nie wiem czasem, czy teraz nie będzie... Tak, teraz będzie taki ala filmik końcowy. To go sobie przewiniemy. Kurde, udało się, jak dobrze. Jak dobrze. Not the end.
Co ja mam z tobie iść? O nie, jeszcze ta paruwa idzie ze mną. Jest. Udało się przejść ligę. Mniam. Z wielkimi trudnościami, ale się udało na szczęście. Boże, już myślałem, że mi się to nigdy nie uda. To co? Kończymy chyba, nie? Ewentualnie jeszcze coś, czy możecie mi powiedzieć w sumie, gdzie się, skąd mogę się dostać na te wyspy? Wiecie, o których mówię? Na te wyspy One i tak dalej. Skąd odpływa ewentualny statek, no nie? Czy do Billa trzeba się udać? Ewentualnie może do... do Vermilion City. A, nie to. Co nie? Żebym skończył, szczerze powiedział, żeby już... Mam dosyć po tej strasznej walce po prostu. O, mogę. Dobra, pójdźmy na wyspę pierwszą. I co, to będziemy mieć jakieś nowe poczki? Tragedia po prostu, masakra. Powiem wam, że tak się nigdy się tak nie zmęczyłem z ligą. Zazwyczaj było tak, że faktem miałem te Pokémony dosyć dobrze wytrenowane i nie było z nimi aż takiego, bym powiedział, wielkiego problemu. Natomiast tutaj, no, taki troszeczkę mnie, że tak powiem, złapał. Onita, Firo. Gdzie są te nowe Pokémony? Powinny być. Persian. Miau. Nie. A, nie mamy Rock Smasha. Piton. A nie, tu byliśmy, bo przecież walczyliśmy z tymi wszystkimi, bo wchodziliśmy do tej jaskini. A tutaj jak przesurfuję, to mnie to gdzieś wyniesie. Z tobą nie chcę walczyć, z tobą też nie chcę walczyć, cię ominę. To był chyba ten wulkan, nie? Tak, to był wulkan, to mi to średnio... cokolwiek daje, ale wiecie co, ja już chyba mam podejrzenia, gdzie się wchodzi. Na trzeciej wyspie, do tej jaskini chyba. No, tak myślałem. Ten typek się przekopał. Nugget. Dobra. Co tu jest w tych krzaczorach? Nic? Dunsparce! Jednak nowy Pokémon. Dunsparce był w Johto? No fajnie, Dunsparce tu są, świetnie. Muszę zdobyć kamień szlachetny. No dobra, to polećmy w takim razie na pierwszą wyspę. I on był chyba tutaj, nie? Na wyspie One, ale jeszcze go nie znalazłem. Aha, czyli musimy tutaj na tej wyspie znaleźć ten klejnot, ale wiecie co, teraz tak, powiedzcie mi jeszcze jedną dosyć istotną kwestię, gdzie mogę znaleźć ruch taki jak Rock Smash, bo to by mi się szczerze powiedziawszy przydało i to tak dosyć porządnie by mi się przydało i zanim jeszcze ruszymy badać nową wyspę, polecimy sobie po Mewtwo. Co na to powiecie? Cerulean. Nie jest otwarte? Jeszcze nie jest otwarte? No to chyba trzeba było z nim pogadać teraz, nie?
Odisz, mam ciebie już złapane. Wszystkich trzech generacji? Taka sytuacja. A jak się wchodziło tutaj, do tej jaskini z Mewtwo? Pamiętacie może? Bo ja bladego pojęcia nie mam. Bo ja dobrze pamiętam, że zazwyczaj było tak, że pokonywało się wyspę, pokonywało się ligę i był dostęp do niej. A teraz do tego dostępu nie mamy. Pójdźmy do Billa, może on nam coś podpowie. Nie, nie chcę obejrzeć twoich Pokémonów. No więc misiaki. Wiecie, jak to uczynić, żeby dostać się do Mewtwo? Bo ja naprawdę nie pamiętam. Niestety nie pamiętam, skleroza. Dobra, jesteśmy na pierwszej wyspie. Nie, tu chyba walczyliśmy. Dobra, słuchajcie, pamiętacie, gdzie jest ten Rock Smash? Bo to jest ważne. Bo bez Rock Smasha to ja nic nie zrobię. Chcesz ze mną walczyć? No to już Thunder nam miała. Dziękuję. Znowu miał, znowu Thunder. Pikachu to Shockwave. Dobra, pokonana. Dobra, wiecie co, ja chyba muszę sobie sam sprawdzić, widzę, gdzie się Rock Smasha zdobywa. Dobra, pokonana, zaraz sobie zobaczymy, gdzie Rock Smasha mogę zdobyć. Widzę, że nie możecie mi powiedzieć. Rock Smash Pokémon Fire Red. A, tutaj Ember Spa i później trzeba... Aha, dobra, już wiem. Ja, sorry, nie skupiałem się aż tak bardzo na czacie, wybaczcie. Nie, to nie było tu, gdzie ja lecę? To było na trzeciej wyspie. Nie, to też nie było na trzeciej wyspie. Boże, co ja robię? Na pierwszej? Nie, no na pierwszej się wchodziło. Tu jest ta góra cała. I tam było przejście. Dobra, już wiem. Spadaj, Ponita, nie bije się z tobą. Tobą miał też. Tobą Psyduck z tym bardziej. I tutaj było to spa. Powinien być taki dziadek, bo jest. Dobra, tutaj od ciebie dostaliśmy. A co mi stanie się, jak wejdę tutaj? Aha, czyli to jest odświeżarka dla Pokémonów. Dobra. Time case. Rock Smash jest. Dajmy to Nidokingowi. Earthquake nie, Megahorn też nie, Strange Double Kick z walki. Rocksmith, dobra. Robimy to w ten sposób. Nie będziemy kombinować zbytnio. Okej. Dobra, no i mamy teraz Rock Smash, a więc możemy... Mam wielką nadzieję, że damy sobie radę.
O, Giodo stąd wyszedł. Rozumiem, że za każdym razem będzie wychodził. Ja o ile dobrze pamiętam, jak biło się z tym, z... no... w drugiej generacji, jak było Pokémon Gold i Silver, to o ile dobrze mnie pamięć nie myli, jak się rozbiło kamyczek, to wychodził z nich ten Shuckle, ten cały taki śmieszny robak Pokémon, powiedzmy. Z tobą walczyłem, Kubito? Chyba nie. Carbos. A nie, jednak z nim nie walczyliśmy. No to zaraz powalczymy. Dobra. I tu jeszcze mamy coś w wodzie. Nieśmy to. Max Repel. Przyda się. Tutaj chyba już nic więcej. Nie, tam już nie popłyniemy. Czyli musimy iść w takim razie do góry. Zobaczymy tylko, czy... z tobą, dziewczynko, walczyłem? Czy ty w ogóle chcesz walczyć? Chcesz walczyć. No to już lecimy z Thunderem. Znowu Thunder, dziękuję za walkę. Prosto było. Z tobą walczyłem? Nie, to powalczę. Dziękuję. Z tobą walczyłem, też cię ominąłem. To z tobą też powalczę. Thunderbolt. Thunderbolt. Co, ludzie? No nie mogę jeszcze złapać miotu. Nie wiem, nie mogę tam jeszcze wejść. Niestety. Dobra, jesteśmy teraz tutaj w tym dziadowskiej górze. Pokémon Explosion. Nie, 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 nie chcę się nauczyć. Dobra. Bijmy. A nie, tędy szliśmy, to czekajcie. Pierwszy sobie pójdziemy tutaj, gdzie możemy użyć sobie Rock Smasha. O, oni coś wiedzą. Zapomniałem, Shockwave nie działa za Sandshrew. Dobra, niech mi zabiją tego Vileplume. Idź, wyssiesz z nich energię, będzie dosyć prosto. Solar Beam, dzięki. Z tobą też mam walczyć? Absorb, dziękuję. Znowu Absorb, dziękuję. Marowak tym bardziej łatwiej nam pójdzie. Dziękuję, dobra, spadać. I rozumiem, że tutaj będzie ten cały dziwny Machop, nie walczymy. Machop, nie walczymy. Slugma! To jest chyba trzecia generacja. Złapmy Slugma jak najbardziej. A, jak mamy 100 Pokemonów, a to już mamy 100 Pokemonów. Bez lipy. Dobra, teraz tak, tak. Tak i tak. Slugma, nie chcecie już łapać. Mam. Nidoking, hop. Slugma von. A Lugia i Hawk są tutaj gdzieś blisko, czy... Fajnie, bo zapisać grę to my jeszcze możemy. Jest bez lipy. Wychodzimy gdzieś na górę, widzę. No nie mówcie mi, że się cofnąłem na sam początek. O ja. Ma złą drogę obraliśmy. Nie lubię tutaj tylko jednego. W momencie, kiedy czasem człowiek go zrobi krok, już to dziadostwo atakuje. Dobra. Okej. Okay. Za bardzo wiem. Jest. Spoko, jakieś bardzo dziwne symbole, ale... nie za bardzo wiem, po co to. Ale skoro tak... Dobra, w każdym razie złapaliśmy ten ciekawy kryształek.
O, fuck, to se teraz zrobiłem. Życie sobie czanić tak bardzo. To trzeba być naprawdę mną. Dobra, już wyjdźmy tędy. Slugma, mam już cię złapaną. Nie będę cię łapać ponownie. Dobra. Jeszcze wiecie co? Mam ochotę jednak się jeszcze tutaj przejść w niektóre zakamarki, bo jeżeli dobrze pamiętacie, bądź też nie przeszliśmy wszystkiego. Bo w sumie też żeśmy to tak swojego, powiedzmy, że pomijali. Alfabet Braille'a? No to fajnie. Tylko ciekawe co po alfabecie Braille'a osobom, które nie widzą. A grają w Pokémony. Nawet nie skomentuję tego. No zabij mi tego Vileplume'a, no. Nic mi się już nie walczyć. Dawaj, Charizard, dasz sobie radę. Świetnie, dziękuję. Koleżanka pokonana. Tu coś mamy? Nie. Hero. Ale chyba ogólnie tutaj nie ma nic ciekawego. Chyba tylko tak po prostu to pootwierane wszystko. Aha, no i tu się wchodzi. I tutaj już w sumie byliśmy. Tu tylko takie widzę ułatwienie, jeżeli chodzi o przejście. Dobra. Charizard Fly na wyspę numer 1. Leczmy. Tak. O, dobra, wyspę Sevi. No dobra, no i chyba mamy już dostęp do tych wszystkich wysep. Nie. Popłynąć. Wyspa 4. Tu popłyniemy, bo tu nas nie było na czwartym. Nie! Proszę! Nie chcę z nim walczyć. No świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Dobra. Jesteśmy teraz tutaj. Nie chcę tam wejść. Tu chcę Pokébola. Dawać mi go. Zobaczmy, co tutaj w wodzie piszczy. Tak. Coś nowego? Wooper. Świetnie. Dziękuję za Woopera. Będzie coś jeszcze ciekawego, czy tylko Wooper? Chyba tylko Wooper. Tutaj coś walczy, Seal, ale coś nowego może będzie. Czekajcie, zobaczymy. Golbat nie interesuje mnie. Ty też mnie nie interesujesz. Ła, tu będziemy potrzebowali tego. Do pływania. Waterfall. O! Miodnie. Uina! Słajna. Aha, na hita poszedł. I tu wpadnę. Ha! Wiedziałem. Czekajcie, bo w chwili obecnej... Aha, tutaj musimy iść. Dobra, Słajna, wleć z ultrabolem. Chcecie złapać. Dzięki. Teraz nie wiem, czy tutaj, czy tu spaść. Dobra, spadnijmy tutaj. Aha, czyli musimy spaść tam. Dobra, i to nas wyrzuci wyżej. Tutaj, o ile mnie pamięć nie myli, albo im nie myli. Bo nie lubię takiego łażenia po tym lodzie cienkim. Aha, dobra, tu weźmiemy Pokébola. No, domyśliłem się, że tu będą lodowe poki, spokojnie. I teraz lecimy tutaj, świetnie. Ale widzę, że tylko ewentualnie Słajnaby będą. Taka trochę lipa. O! I mamy Hide Machine 7. I to, o ile dobrze pamiętam, jest właśnie do pływania Waterfall, dokładnie. Dragonite'owi możemy to tylko dać. Hurna, on już ma surfa. Tak trochę za dużo mu dawać wodnych ataków. Zrobimy to inaczej. Dugong Xio.
Zrobimy to inaczej. Weźmiemy sobie innego Pokemona, który będziemy mieli takiego w razie czego. Deponuj. W sumie Nidoking. Nie, Nidoking ma Strange'a. Zapdos nam jest niepotrzebny do szczęścia. A weźmy sobie dla odmiany. Laprasa. Nie, słuchajcie, nie ma sensu, żebym to zmieniał, zwłaszcza, że ja tego Pokemona będę używać tylko po to, żeby sobie po prostu był. Weźmy Mist, wymienimy, dajmy mu Waterfall i jest Gites, bo to jest w sumie i tak nam tylko potrzebne, wiecie, tak żeby było. Dobra, co ty tu masz? Masz Ultrabole. To ja chcę Ultraboli trochę więcej od ciebie kupić. Właśnie nam się chyba Hysik kończy powoli. No dobra. No to płyniemy na górę. Tak, użyj Waterfall. Tutaj Sile. Coś nowego będzie. Psajdak. Zubat, nic więcej widzę. Dobra, idziemy tutaj. A to w ogóle będzie jakiś Pokémon? Coś? O-o. A to nie jest ta liderka, a to jest ta liderka przecież z Elite Four. Raichu, proszę cię, nie rób mi tego, weź ich zabij Thunderem. No i świetnie, o pani. Bez lipy, wyłączyłem sobie monitor, brawo ja. Dobra, spoko, nie chcę mi się z tobą gadać, chcę popłynąć. A, tu nic nie ma. Tentakul ewentualnie. Coś jeszcze znajdziemy ciekawego z Pokemonów? Nie. No to na pewno zależy od wersji, jakie są rodzaje. Może ewentualnie w Leaf Greenie, czy w czymś tam innym. No i chcę tam jeszcze raz. A nie, to mi nic nie da, dobra. Chcemy uleczyć Poxy. Idźmy tu na górę. O, tam widziałem, możemy... O! Możemy dać Pokémony do treningu. Ale to nie będziemy dawać. Ale fajnie, że takie coś jest tutaj też. Dobra, dajmy Rock Smasha, Starpis. Aha, czyli tutaj jest za silny prąd. Więc tutaj nic nie zrobimy, to lecimy na inne Wyspa 5. Znowu jakieś ciekawe rzeczy są, co tu będzie w trawie. Hopip! Na wodzie Hopip! Proszę was. To trochę dziwne. O! To było dosyć proste. I wszyscy chcą ze mną walczyć. Smirgla ma. To won Smirglem. Chyba wszyscy chcą walczyć ogólnie na tej wysepce. Boże, ja jestem tak zagubiony, bo do tej pory jeszcze tutaj nigdzie nie doszedłem, więc dla mnie to jest swojego rodzaju nowość. Co się tutaj dzieje, co się tutaj wyprawia. Pójdźmy tu. Mam jakiś lasek. Członek zespołu R. Cześć, cześć. Solar Beam coś mu zrobi? Dobra. Zabił mi go, nie wierzę. Co będziemy mieli w tej trawce tu? Persian. Coś nowego będzie, jakiś nowy... O, Sentret jest. Łapiemy. Ej, ten Sentret nie jest czasem... No nie, już myślałem, że to jest ten z błyszczących Pokemonów. Hm.
Oni tutaj mają strasznie dokoksane te poksy, z tego co widzę. I tu rozumiem, że jest ten cały dziwny pałacyk zespołu R, tak? To jest jeszcze jakiś frajerek. Dobra, świetnie. Hop i pamamy. Nie ma tu nic ciekawego z Pokémonów. O! A to co? Metal Code jakiś. Tektonix? Aha, na tej zasadzie. Wiecie co, ja bym poszedł po tego Mewtwo. Może tak zrobimy. Słuchajcie, pójdziemy, skoczymy sobie po tego Mewtwo i będziemy kończyć. W sumie mamy te 100 Pokémonów złapane. No, na to by wychodziło, że mamy złapane, to polecimy sobie. Mam nadzieję, że już mogę. No wiem, ten typek tam jeszcze stoi, ale... Tylko teraz pytanie właśnie jest, czy to mamy złapać Pokémony z naszego deksu, czy ogólnie z deksa tego National. No to musimy złapać Pokémony, których nie mamy, a są z regionu Kanto, Sandshrew. Gdzieś występuje? Nie występuje, więc jego ewolucja też nie. Nidoran występuje? Występuje. Nidorina. Co ja, mamy jeszcze jednego Moonstone'a, możemy wyewoluować w Nidoqueena i złapać Nidorana po prostu. Też jest jakiś... Tutaj chyba była, nie? Mankeya mamy, Spiroła mamy, Kansa mamy. Dupa. Nidoran. Ej, no jestem w tym miejscu, jej tu nie ma? What the hell? Kurde, no powinna być tutaj ta Nidorina. Weird, bardzo weird. To gdzie jest w drugim miejscu ewentualnie? Może tak sprawdźmy. Aha, czy nie w strefie safari? Do strefy safari to mi się średnio chce iść. Dobra, sprawdźmy co możemy jeszcze złapać, czego nie mamy tutaj z tego regionu. Vulpixa na pewno nie możemy złapać nigdzie. Wiggly. Jigglypuffa mamy, możemy użyć Moonstone'a, bo mamy. Parasect, Venomoth. Możemy w strefie safari złapać. Ewentualnie na wyspie. Drugiej chyba. Co my tu jeszcze możemy ewentualnie? Abracadabra, Alakazam, Machamp, Bellsprout. O, tu Bellsprout nie występują. Tentacool, Tentacruel. Geodude, Graveler, Slowpoke, Magnemite'a. A, Magnemite'y są tutaj. Magnetona mamy, Dodriomuk, Shellder, Cloyster, Hunter, Gengar, Krabi. O! O! Krabiego nie mamy. A Krabiego można złapać. To czekajcie, to o ile dobrze widzę, to Krabiego możemy też złapać w tej wodzie. Więc to jest chyba tylko kwestia tego, żebyśmy łowili wędką, nie? To najlepszą. Udrot Super Rod. Horsi mamy. Horsi mamy. To użyjmy Gudroda. Może na Gudroda coś innego się złapie. Horsi. Nie ogarniam tego.
Nie było napisane, że tutaj możemy złapać krabiego. Może na krabiego jest jakiś straszny drop. Dobra, zrobimy to inaczej. Idziemy do elektrowni. Złapiemy Magnemite'a. Dziękuję. 99 Pokemonów. Teraz robimy taki manewr. Pokemon, Charizard Fly. Lecimy do Cerulean. Deponuj Pokemona. Deponujemy Laprasa w boksie numer 3. Podejmij Pokemona. Gdzie jest Nidoqueen? Tu jest chyba. Nidorina. Dziękuję. Mam Magikarpia, nawet Gyaradosa mieliśmy przez dłuższy czas. Jako Pokemona, którym graliśmy. Dobra, niech sobie ewoluuje. Świetnie. Deponujemy go od razu. Tak, i bierzemy. Bierzemy Laprasa, bo powinniśmy go wziąć. Dobra, no i teraz możemy iść po miotu, bo raczej już kubeczkę z nich mamy. No. What? Już mam 100 złapanych. Maszynę? BT Elite Forbes International Dex. Aha, czyli oni to w ten sposób zmienili. A, widzicie, bo właśnie pamiętam, że wtedy trzeba było złapać tą setkę Pokemonów, a teraz widzę, że my musimy pokonać tam zespół R, żeby dostać się do miotu. Tak to wymyślili. Wróć za szybko. No. Czyli lecimy na wyspę piątą w takim razie. Musimy się pobawić z tym zespołem R śmisznym. Dobra. Powiedzmy, że ogarnąłem, o co chodzi już teraz. No właśnie, już wiem teraz, już doczytałem, dzięki, że czuwacie. Że to jest taka pierdoła, że to szkoda gadać. No, umrzy. Nie wierzę w to. Dobra. Aha, czyli musimy iść. O, tutaj znaleźliśmy. A tu byliśmy już. Cześć. O Boże, 2 godziny prawie live, masakra. Dobra, inne wyspa 7. O, jakiś doktorek. Będzie ten live na YouTube jutro o 12:30 rano. Także będziesz mógł sobie spokojnie obejrzeć. No nie wierzę, że oni tu chcą atakować. Natu, Xatu i tak dalej. Ej, no kurna, 50 level poksy tu są. Tylko krzeni ci trenerzy. Bym powiedział, że wręcz porządnie. Dobra. Co to jest? Boję się tutaj wchodzić. Ej, nie. Nie chcę. Tak jakoś średnio chce mi się tutaj bić z nimi.
On tutaj chyba jakoś nie ma specjalnie co robić na tej wyspie. To się mi tak wy... A nie, czekajcie. Brawo ja, Charizard, weź tu przypal tego Belosoma. Dobra, łatwo poszło. Tutaj też centrety, firoły, coś jeszcze. Ale wiecie, to jest bardzo śmieszny rozstrzał, jeżeli chodzi o level. To jest pomieszane, są poksy na wysokich levelach z Kanto, poksy z niskich levelach z Johto, no trochę takie weird. A, zauważył mnie. Dobra, niech mnie zabije. Idź Charizard, sobie szybko radę dasz. Nice. Co się tutaj dzieje z tym dwojgiem? O, weź dziaduwo. Dobra. No tak myślałem. Dziwne by aż było to, gdyby mi nic nie zaatakowali. O, fanfi. Larvitar nawet tu jest, proszę. Trochę lipniej jest mi tutaj atakować te poksy, bo... Dobra, daj mi sens luzu z nimi. O, z nią nawet nie musiałem się bić. Persian. Tu muszę spróbować jakoś przejść. No wiedziałem, że się odwrócą, to jest standard. To jest po prostu standard, no nie wierzę, naprawdę. No jak możesz używać egzekutora? No, czemu oni się odwracają od razu? Nie ogarniam. Rox masz dosyć dobrze, widzę sobie tutaj radę daje. Dobra. Tutaj na dół teraz. A, musiałem z nią zawalczyć. Earthquake, stretch. No świetnie, idź Dragonite. Tobą to ja radę dam wszędzie i zawsze. Albo może nie zawsze. Co to za chałupa? Aha, czyli mnie uleczył, dobra. Co tu za Pokeball? Lucky Punch. Dobra, tu widzę, że już się gdzieś płynie. Ła, jakieś ruiny. Chodzimy. Co tu jest? Jakieś Pokemony? Nie. Co to są za... A to jest ten Braille cały znowu, ale tutaj nic nie możemy, widzę, zrobić. Kolejne ruiny. Też nic nie ma. Można by nam poczytać w ogóle o tych wyspach śmisznych. O, tu coś innego się dzieje. Ale też to samo, nic. Ciekawe dosyć są te pomieszczonka. Byliśmy. Też byliśmy, płyniemy teraz w drugą stronę. Kurna, ile tu trenerów. Tutaj wszędzie są te brajlowe, śmieszne rzeczy. Powiedzmy, że śmieszne. Nie, no nie ma tu nic. O! Tutaj chyba coś będzie, bo to jakoś dziwnie wysoko. Tak. Żeby jeszcze... Ej, no to słuchajcie, gdzie jest ten zespół?